Dzień dobry, dzień dobry. Moi drodzy, mamy dzisiaj środę, to jest drugi dzień grudnia, a to jest trzeci nasz wstawak. Yy, bardzo Was, nie, nie wstawak, co ja gadam, roraty. No widzicie, tak mi się właśnie myli, bo jestem tak przyzwyczajony, że się spotykamy codziennie rano. Roraty trzecie to są adwentowe, serdecznie Was na nie zapraszam. Moi drodzy moi mili, witam was serdecznie i zapraszam na dzisiejsze zdanie z proroków, które czytał Pan Jezus, żeby się nauczyć od ojca, a ja, kim ma być, a my się od Pana Jezusa nauczymy, kim mamy być. Izajasz 44, rozdział 22, werset. Posłuchajcie, tak mówi tam Pan Bóg. Usunąłem twe grzechy jak chmurę, i Twoje wykroczenia jak obłok. Bardzo piękne zdanie, kochani. Co to znaczy? Bóg ojciec widzi zło. To jest, nie jest tak, że Bóg Ojciec nie wiem, zamyka swoje oczy na zło i udaje, że go nie ma. Nie. Pan Bóg bardzo wyraźnie widzi grzechy. Pan Bóg wyraźnie bardzo widzi to, co jest złe. Ale uwaga, On je traktuje jak obłok jak chmurę, czyli swoim miłosierdziem je przepędza, rozpędza, rozgania. Dlaczego, kochani? Bo chmury tak naprawdę nie pozwalają widzieć tego, co jest za nimi, a za nimi jest słońce. Pan Bóg chce zobaczyć nas, czyli nie widzi po prostu naszych grzechów, tylko chce zobaczyć nas za naszymi grzechami. Pana Boga interesuje to, kim my jesteśmy i wie, że oczywiście grzechy są jakąś częścią nas, ale one nie są naszą, toż na przepraszam, naszą tożsamością. Nie są. Dlatego On nie rozpędza jak chmury, jak obłoki. Uwaga! Pan Jezus się tego bardzo uczył od swojego ojca. Widział grzechy, to jasne, i nazywał je po imieniu. Jest bardzo wiele tekstów, gdzie Pan Jezus mówi o konkretnym złu, o konkretnych grzechach, o rzeczach, które prowadzą człowieka do tego miejsca, gdzie będzie płacić zgrzytanie zębów. Tak, nazywał je Pan Jezus po imieniu, ale zobaczcie, nigdy na żadnego grzesznika nie patrzył przez jego grzechy. Tam, gdzie ludzie widzieli grzesznika, on widział kogoś innego. Jak mówili, o, do grzesznika poszedł w gościnę. To on nie widział tam grzesznika. Oczywiście, że zajął się również jego grzechem i, jak zauważyliście na przykład, Zachołusza, pomógł mu wydobyć się z tych grzechów, naprawić je, to jasne, ale on nie widział grzesznika, tylko widział człowieka, do którego musi pójść, żeby usiąść z nim przy stole. Czyli nie patrzył przez jego słabości, nie patrzył przez jego grzechy, tylko je rozganiał jak chmury i mówi: tak, to wszystko jest, ja wiem, ale tam jest słońce, tam jest prawdziwe, piękne światło. oni tak patrzymy na ludzi? Tak się uczymy patrzeć na ludzi, żeby nie patrzeć tylko i wyłącznie przez ich słabości, przez ich grzechy, przez ich porażki, przez ich katastrofy, przez ich zło. Uwaga! Czy mamy ich nie widzieć? To nie, nieprawda, że mamy ich nie widzieć. Tak jak Bóg, tak jak Jezus, mamy widzieć zło, to jasne. Nie wolno nam udawać, że go nie ma, ale nie wolno nam utożsamiać człowieka z tym złem. Nie wolno nam myśleć, że w nim jest tylko to zło, że tam nie ma za tym złem słońca, czyli dobra, które Pan Bóg stworzył w tym człowieku, kochani. Musimy tak jak Jezus, tak jak On się nauczył od swojego Ojca, rozganiać te chmury. Musimy się nauczyć po prostu rozpędzać te obłoki, nie udając, że ich nie ma. Ale to nie one są prawdziwym obrazem tego, kim ktoś jest. Kochani, nauczmy się tego od Pana Jezusa. Moi drodzy, moi mili, to by było na tyle w naszym dzisiejszym odcinku. Oczywiście chciałbym wam przypomnieć o naszej adwentowej akcji Troska, czyli wspomagamy dzieciaki, które się borykają z problemami y, psychicznymi, psychiatrycznymi i tak dalej. Pomóżcie nam im pomóc, w sensie pomóżcie nam wesprzeć szpitale, które się y, zajmują tego typu problemami, bo to bardzo, y, myślę, ważna i potrzebna rzecz. Jeżeli ktoś tylko ma ochotę, zajrzyjcie do opisu pod filmem i tam znajdziecie wszystkie informacje o tej akcji, jak możemy zrobić taką zbiórkę po żeby wesprzeć y, te dziedzinę y, służby, służby zdrowia, bardzo by to było fajne, kochani. Bardzo y, ściskam Was, pozdrawiam, błogosławię Was, jak nie wiem co, i zapraszam na jutrzejszy odcinek. Dzisiaj wieczorem, kochani, o 20.00 ostatni, ostatnie nasze spotkanie w rekolekcjach na żywo o 20.00 na Languście transmisja, konferencja kolejna o modlitwie. Jak macie czas, zapraszam. Ściskam, pozdrawiam, błogosławie, i do jutra. Miejcie najlepszy dzień, miejcie się najlepiej na świecie. Z Bogiem. Pa!